Hej, cześć, dajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Dzisiaj walczymy o tytuł Ligi 10. W końcu nam się to uda, mam nadzieję. Mamy 3 wygrane, 2 porażki. Jedna z powodu Ukraińca, a druga z powodu wyłączenia mi gry automatycznie. Co spowodowało, że mi zaliczyło przegraną. No, już nam znalazło. Aha, koleś ma koszulki Danii i Holandii. Dość zbieżne koszulki. Zobaczymy, czy przeciwnik będzie tak zbieżnie trudny. Rufier. Nienawidzę go. Jak dobrze pamiętam, wpuściłem go na boisko. Nie minęło minuty meczowej, a on już zdążył nie dość, że sfaulować, dostać żółtą kartkę, to jeszcze puścić bramkę. A Kabela nawet nie jest najgorsza, ale zobaczymy, czy go w ogóle jakoś będę w stanie mógł pokonać. No name'a, fuck. Dobrze, obrona, zarąbiście wręcz. Nie wiem, co to za lagi, ale pędź, Martins! To będzie twoja bramka? Jaki debil, Boże, nie. Ja zaraz tego Murzyna wywalę, nie chce mi dobrze grać. Ja nie wiem, ostatnimi momentami to ten Obafemi Martins przestaje jakby być posłuszny. No dobra, Musa to tam jeszcze trochę, bo bramkarz się wbił szybko. Mogłem też finezyjnie, ale pewnie bym spudłował. Albo to ja, albo i tak Matoły. Boże, dobrze, że ten bramkarz to obronił. Ale zaczyna działać coraz bardziej ofensywnie. Bo chyba już się spodziewa mnie w słabym wykonaniu pierwszej połowy. Świetnie. I tak to się właśnie kończy, kiedy moja głupia gra tak się odbywa. Też jest jakiś przerąbany. Zamiast zrobić tak jak należy, to kurde, od razu mi przerywa akcję. Teraz takie podanie. No i chuj, rożny tylko. Przepraszam, ale już jestem zły. Ja to chyba powinienem się jeszcze przespać. Bo pogoda na mnie tak zadziałała, że dzisiaj już po prostu nie powinienem nic innego robić, jak tylko odpoczywać. Jest zrąbane. Dobrze. Który to doremisował? Musa, no. Kto by inny, jak nie Musa? No kurde, Martins to jest kurde ciołek, leń. I jeszcze się myli we wszystkim. Musa? Musa, no wiedziałem. Już nawet jego twarz rozpoznaję. Fajnie. Fajnie to zostało wybite. Nie! Dobrze. Dobra. Bramkarz, przynajmniej dzisiaj bramkarz jest trzeźwy. Jest zamarkowane. O! Przynajmniej rzut rożny będzie. Próbuję się bawić rainbowem na różne sposoby, ale to jednak nie zadziałało. No i który to spróbował, jeśli Obafemi? Nie, Musa. Kurde. Czemu mi robisz pauzę? Dobra, Martins, według mojej umowy musisz zejść. Wchodzi Loic Remy. Zobaczymy, jak on się bardziej sprawdzi. Jeśli od razu mi strzeli bramkę, to przez 9. ligę będę tylko korzystał z Loica Remiego i pokona Obafemiego Martinsa w podstawowej 11. Świetnie. Czyli po jednej zmianie w obu drużynach. Lagujesz. Co lagujesz? Dobra, Remi właśnie w tym momencie zasługuje na podstawową 11. Przykro mi, Obafemi, ale dzisiaj się nie nadałeś, po raz kolejny mnie zawiodłeś, a jak widać skutki Loica Remiego są o wiele lepsze, bo wbił i od razu zapunktował na liście strzelców. Świetnie, po prostu jeżeli to wygramy, to tylko dzięki Loiciemu Remiemu. Konstruowana, to źle wskazuje. Dobrze! Nie! Kurwa! Robin w ciul Persji. Nie. Ja muszę strzelić. Ja mu muszę tylko strzelić.
No i tu powinien być rzut wolny. Strzelaj! No i to jest moje zwycięstwo! Ahmed Musa! Najlepszy Nigeryjczyk pod Afryką. No inaczej tego nie mogę powiedzieć. Loic Remy też zrobił, bo gdyby nie on, to byłby właściwie w tej chwili remis. Więc jemu trzeba też zawdzięczyć to, ale... Nie, Boże... Kurde, takiego mieć pecha. Ale wiedziałem, co zrobić. To już była moja decyzja i ona została tak podjęta, że jest to moje zwycięstwo praktycznie. No i szykuje się dla nas 9. liga. Powiem tak, 10. liga była banalna, tylko no trafiłem na jednego lub... The fuck? Okej, ja wiem, rozumiem, 9. liga jest wasza, ale nie, nie trzeba takich rzeczy robić. Dobra, Musa, ładnie jak zwykle. Remi oczywiście mnie też zaskoczył, bo od razu wbił na boisko i zapunktował. A Obafemi Martins to tak naprawdę gówno zrobił u mnie. I Obafemi Martins, no właśnie jego ocena jest taką oceną jak oceną środkowych obrońców, więc no niestety, ale on będzie od tej chwili siedział na ławce. Mamy zwycięstwo, Liga 9, 2000 końców plus podstawowa wypłata. No i teraz tak, Liga 9, a to wiąże się z tym, że Obafemi Martins straci posadę w podstawowej 11 składu, a Loic Remy go będzie zastępował. Czy Loic Remy będzie na podstawowej? Więc mam nadzieję, że będzie lepiej grał. Ja na razie ZW.